Dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Szósty dzień listopada, poniedziałek, nowy tydzień rozpoczynamy w tym duecie Ania Soporek, Adam Giza. Dzień dobry, duet AA i uwaga, dokładnie miesiąc i pojawi się on. Starszy, gruby, siwy, z brodą, ale mający worek, pełen prezentów. I kołajki za miesiąc. Ojejku, Adaś zaczął odliczanie. Tak jest. Już robi niebezpiecznie, drodzy Państwo, to oznacza, że trzeba się już powoli naprawdę szykować. No tak, no warto pomyśleć o prezentach, bo w sumie jeszcze teraz można kupić taniej. Później te ceny, tak, mam wrażenie, że są coraz wyższe. A że jesteśmy mili, sympatyczni i grzeczni, to mamy szansę na prezent, tak myślę. Z takich ciekawostek, drodzy Państwo, dzisiaj dzień saksofonu. Może warto na przykład posłuchać jakiejś muzyki z udziałem tego instrumentu. Myślę, że przy poniedziałku, jakiś wieczór właśnie z saksofonem, czemu by nie, z takich ciekawostek. Ale tam jest tyle różnych klawiszy i przycisków, że trudno się w tym połapać. No więc nie, jak macie to prosta sprawa. Sąsiada, mieszkacie w apartamentowcu, w bloku, lepiej nie próbować, bo można źle wylądować. Ja ostatnio taką kartkę w bloku znalazłam w windzie, że prosimy śpiewaka, aby skończył śpiewać przed 22. Także też takie rzeczy mogą się wydarzyć. A propos śpiewania, tu bez znaczenia umiejętności, bo kiedy śpiewamy hymn, no to duma nas napawa, obojętnie czy rozpoznajemy wysokie C od wysokiego A i tak dalej. A mówić o tym będziemy a propos akcji Fundacji Niepodległa, Biura Niepodległa. Wojciech Kirejczyk, dyrektor tego biura, będzie razem z nami po raz szósty. Śpiewać będziemy hymn od góry po południe, od wschodu po zachód, wszyscy o 12:00, cztery zwrotki. Ważna inicjatywa, a drodzy Państwo, nieco później o 6:40 odwiedzi nas Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej i porozmawiamy o tym, jak Polska Misja Medyczna organizuje pomoc na zimę dla mieszkańców Strefy Gazy. Według danych WHO w 70% najbardziej dotknięte są kobiety i dzieci po obu stronach konfliktu. Sytuacja z dnia na dzień jest coraz gorsza. My oczywiście na antenie TVP Info Państwa codziennie informujemy o tej bieżącej sytuacji, więc teraz już serwis info. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Mateusz Gromski dzisiaj przygotowany od samego rana razem z Państwem. Wszystko gotowe, panie redaktorze? Tak jest, dzień dobry, witam Was. Startujemy. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia o 6:30. Drodzy Państwo, 11 listopada 1918 rok to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Już w sobotę będziemy obchodzić kolejną rocznicę, 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Fantastyczna inicjatywa się szykuje. Zresztą to już szósta edycja inicjatywy Niepodległa do hymnu. I na ten temat teraz będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać. Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa, jest już z nami. Nie mają tutaj znaczenia, bo duma z patriotyzmu i to, że cztery zwrotki hymnu znać powinien każdy Polak i z uśmiechem w ten 11 dzień listopada przystąpić do akcji, to już powiedzieliśmy na starcie programu. Niesamowita perspektywa wspólnego śpiewania, bez względu na to, gdzie będziemy tego dnia. Tak jest, to jest taka najszersza akcja, ale też biur nie... Przekonani do tego, że warto, 11 dzień listopada, do hymnu wszyscy możemy stanąć. 12:00, kilka dni jeszcze jest, aby się dobrze przygotować. Oczywiście, że tak, ale drodzy Państwo, zmieniamy nieco temat. Nie boją się zimnej wody, a wręcz ją uwielbiają. Otwarto kolejny sezon morsowania w Lisowie. No, miłośników lodowatych kąpieli z sezonu na sezon przybywa. Jak się przygotować, można spojrzeć, a potem pomyśleć, czy to jest dla nas. No ale jest fajnie, jak to jedna z uczestniczek powiedziała. Nie wiem, czy jest tak fajnie, a będzie chyba zimniej już, no, tylko. Taki to kalendarz, taki mamy też klimat, jak mawiał klasyk. Chociaż z drugiej strony Monika ma twardy orzech do zgryzienia, bo pogodzić prognozę dla morsów, którzy chcieliby zimniej, i dla tych, którzy wolą lądowe spacery w dobrej temperaturze. To jest trudna sprawa. Dzień dobry. No i ten wielki kanał widzieliśmy. Marcinie, dzięki. Ale my też ciebie i Państwa zabieramy jeszcze w podróż. Nazywany jest najstarszym karnawałem Wielkiej Brytanii i jednym z najbardziej rozświetlonych w Europie. Niesamowity spektakl światła i dźwięku święta Guya Fawkesa co roku przyciąga 100 tysięcy ludzi. Trzeba przyznać, wygląda to imponująco. Ładne, kolorowe, niesamowite. A teraz dobry uczynek można zrobić, jeżeli ktoś wesprze. Tata i wujek chorego Jasia Janowiaka z Olsztyna od miesiąca przemierzają Polskę, by zebrać środki na operację nóżki dziecka. Obydwaj są żołnierzami 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Przejechali już 1000 kilometrów, a Rzeszów to ich 30. przystanek. Bo teraz nieco zmieniamy temat, na lżejszy temat. Jeże mogą przetrwać chłodną jesień i mroźną zimę dzięki pomocy człowieka. Jeśli chcemy pomóc tym sympatycznym zwierzątkom, wystarczy, że usypiemy starte suchych liści w ogrodzie. One sobie świetnie z tym poradzą.